Po raz czwarty Stowarzyszenie Historyczne Bataliony Obrony Narodowej, Muzeum oraz Nadleśnictwo Wieluń zorganizowały marsz nad Warciańskim Szlakiem Wojny Obronnej 1939 roku. Niemal 400 uczestników, w tym 355 uczniów wieluńskich szkół, przeszło leśną trasę, której celem był dawny poligon wojskowy Krzeczów-Więcławy. Powstał w 1938 roku w miejscu wysiedlonej wioski. Zaraz po jego utworzeniu nadzór nad poligonem sprawował Stanisław Mroczkowski, legionista, żołnierz wojny polsko-bolszewickiej. W marszu wziął udział jego syn Józef, który wspominał czasy świetności tego miejsca. W 1938 roku na terenie poligonu odbywały się ćwiczenia wojsk pancernych, w których udział wzięło łącznie 1500 żołnierzy. Wydarzenie to odbiło się szerokim echem po okolicy, bo manewry trwały 6 tygodni. Marsz był okazją do przypomnienia tego faktu także poprzez krótką rekonstrukcję walk z września 1939 roku w wykonaniu członków Stowarzyszenia Bataliony Obrony Narodowej. Dodatkową atrakcją były zawody strzeleckie z broni pneumatycznej oraz grochówka na zakończenie marszu.